moja córeczka ma na imię Kinga, z ochotą uczęszczam na te zajęcia. W ogóle moim zdaniem uważam, że projekt bardzo dobrze został skonstruowany, ponieważ zapewnia szereg atrakcji. Są i zajęcia z angielskiego, są spotkania z logopedą, jest nauka pływania, są zajęcia plastyczne i osobiście są zajęcia z pieskiem. Prowadzę zajęcia z języka angielskiego. Wspólnie z dziećmi uczymy się, bawimy się, śpiewamy po angielsku, powtarzamy słowa, utrwalamy słownictwo, nabywamy nowych umiejętności i zdolności oraz rozwijamy zainteresowanie dzieci językiem angielskim. Myślę, że zajęcia dzieciom się bardzo podobają. Mojej córeczce bardzo się podobają zajęcia z angielskiego. Wiadomo, dzieci w tym wieku chłoną wiedzę jak gąbka, no więc uczy się bardzo szybko i chce przychodzić na te zajęcia. Chyba o to najbardziej chodziło w tym projekcie. Nasze dzieciaczki mają od 3 do 5 lat. Jest trudny wiek do nauki, ale myślę, że im wcześniej zaczniemy naukę i przyswajanie różnych słówek, to myślę, że dla dzieci będzie to owocować z każdym rokiem, więc im wcześniej powielamy jakieś słóweczka i naukę, tym większe efekty będą w późniejszych latach. Bardzo mu się podoba. Dopytywał się, czy jeszcze będą, ile jeszcze razy pójdziemy do przedszkola, tego tutaj w Pawłowicach. Uczy mnie liczyć po angielsku, jak przyjdziemy do domu. Podoba mi się pić pod wieczorek. Arteterapia jest to terapia, gdzie poprzez działalność dziecka, twórczą działalność dziecka, mamy wpływ na dysfunkcyjne obszary. I to zarówno jeśli chodzi na przykład o obszar w sferze manualnej, czyli sprawność palców, dłoni, czy to chodzi o sferę poznawczą, kolory, elementy, które dziecko tworzy, rysuje, czy też w sferze społecznej, gdzie poprzez sam akt tworzenia, dokonania czegoś, dziecko buduje swoje własne poczucie wartości. Syn najbardziej lubi te zajęcia plastyczne, które się tutaj odbywają, dlatego że między innymi nie dość, że się rysuje, to dodatkowo jeszcze są takie różne zabawy, które wszystkie dzieci się bawią i można go krzyczeć i wyrażać swoje emocje. Dodatkowo tutaj mam takie połączenie dogoterapii z arteterapią poprzez to, że tematem tych wszystkich prac dzieci jest pies. I pies, który jest po prostu przyjacielem, który jest miły, który nie ocenia, który jest blisko. I dzieciom tym bardziej sprawia przyjemność tworzenie. Bo tak jak mówiłam, sam akt tworzenia jest dla dzieci radością, ale tutaj jeszcze dodatkowo ten element, że tematem jest właśnie pies, jeszcze dodatkowo sprawia im przyjemność. Także bardzo zachęcam, są to naprawdę zajęcia bardzo ciekawe dla dzieci. Mój syn ma na imię Filip, ma 3,5 roku, uczęszcza na zajęcia z dogoterapii i artterapii. Lubi bardzo tutaj przychodzić. Najbardziej lubi zajęcia plastyczne, malowanie farbami. U Filipa zauważyłam, że bardziej się otworzył na inne dzieci, że bardziej lgnie do tych dzieci, chce się z nimi bawić i nauczył się na pewno dzielić zabawkami. Dogoterapii staram się, żeby poznały to, co pies lubi, poznały psie zachowania, wiedziały, jak zachować się przy psie, co mogą, czego nie mogą robić, co zrobić w przypadku ataku psa, jak się bronić. Dzieci bardzo chętnie współpracują podczas zajęć, choć nie ukrywam, że wiek 3, 4, 5 lat jest dosyć trudnym wiekiem, ciężko ich zainteresować na 45 minut, tym bardziej, że zajęcia prowadzimy w przedszkolu, gdzie jest niesamowicie dużo atrakcji w postaci różnego rodzaju zabawek,
ale staramy się, by zajęcia były na tyle atrakcyjne, by dzieci skupiały uwagę na edukacji. Dzieci, co ważne i co jest takim zasadniczym celem logoterapii, nie utożsamiają tych spotkań z tradycyjną nauką, lecz traktują jako fajną zabawę. Pies bywa również takim doskonałym motywatorem, bo dziecko zadań nie kojarzy z nauką, tylko na przykład prosimy, zrób coś dla pieska, bo to dla niego ważne, żebyś to zrobił, on wtedy będzie bardzo się cieszył. I dziecko ma poczucie, że kurczę, zrobię coś fajnego dla tego pieska, on będzie szczęśliwy, a gdzieś w to przemycone jest zadanie na przykład edukacyjne. Prowadzę zajęcia logopedyczne w ramach programu Skarby dla Maluchów 2. Są to zajęcia prowadzone z dziećmi w wieku od 3 do 5 lat. Są to małe dzieci, więc terapia logopedyczna oparta jest na zabawie. Uwielbia rysować, znaczy łączyć różne rzeczy jedne z drugimi, książeczki, gry w memo, znajdowanie podobieństw, także chętnie też chodzi i dobrze się bawi. W pracy z dziećmi wykorzystujemy generalnie metody oparte na zabawie. Chodzi o to, żeby zajęcia nie były nudne i męczące dla dziecka. On ma problemy z wadą wymowy i ukształtowała się dużo lepiej w tym momencie. Filozofia metody polega na tym, że próbujemy poczuć jakby co nam może dać woda, jaka jest ta woda, jak nasze ciało zachowuje się w tej wodzie, co się dzieje, gdy unoszę głowę, gdy uniosę rękę, kiedy idę pod wodę, kiedy się wynurzam. Dzięki temu dzieci uczą się rozumieć tą wodę, czuć tą wodę. Nie jest to wtedy tylko i wyłącznie mechaniczne pływanie, tylko dajemy możliwość dziecku nauczenia się, jak się w tej wodzie układać i jak reagować. Dużą zaletą tego typu programów jest to, że te dzieci będąc w grupie, będąc w tym społeczeństwie, w tej grupie pływackiej, mogą nabywać nowych umiejętności, ale też rozwijać się ruchowo. Dziecko może nie potrafić pływać, może sobie nie radzić dobrze, może wypaść z łódki na szybkie jeziora i być zmęczone. Będzie wiedziało, jak się ułożyć, co zrobić, żeby głowa była nad wodą, żeby się po prostu uratować z trudnej sytuacji. Postępy są, widać postępy. Tylko na początku się boi, a potem się oswoi i jest super. Zajęcia są bardzo fajne, przystosowują dzieci do nauki pływania. Dzieci się dobrze czują w swoim gronie i w ogóle w gronie przyjaciół są, we wodzie są. Początki były trudne, ale teraz jest wszystko fajnie. Nikolko, podoba ci się pływanie? Tak. Lubisz pływać? A będziesz się bała dalej? Nie. I to wszystko.